Jest, kurwa, wiedziałem, Kuba, ty. Kurwa, wiedziałem. No to jeszcze raz. Tak, kurwa. Czekaj. Na cztery... Czekaj, czekaj. Co? Jeszcze raz przeczytajmy to. Mocne zakończenie odcinka, no. Cześć, leci ekipa WK z tej strony, bez Pączka dzisiaj. Jest to taki odcineczek świąteczny, w którym my dajemy wam prezenty, a za co? Standardowo za profilowe zmienione na Dzika. Link do profilowego zdjęcia znajdziecie w opisie filmu, czyli wchodzimy na kartę na czasie. Dobra, Kuban na okrągło najpierw, zobaczmy. Nagradzamy oczywiście kolekcją świąteczną. Tutaj oversize'ik jest na mnie, zajebiście wyszedł, dobry materiał bardzo. Rozciągliwy, ale gruby, skarpeteczki, kubeczki, Dzik brzoskwiniowy, sweterki, bluzy i czapki. To wszystko macie tutaj na ekranie. No i co? Poszła maszyna. Cyk. Tu nie będzie. Musi być nie tutaj. Wierzę. Musi być. Musi być nie. Tutaj. Co ty, w święta? Jesteś człowiekiem wierzę, słabej wiary? Przecież. W święta właśnie powinieneś powiedzieć, że... Dzik był. Był. Biało-czarny. No i jest, Kacperek 9.2. Mamy nadzieję, że po tym kawałku nie będzie takiej długiej przerwy jak po ostatnim i następny numer wleci już niedługo. O, prawdziwy fan. Tak jest, dobry rocznik, Kuman. Po pierwsze Kuman. I po drugie fajny, wspierający komentarz tego twórcę. No to z racji tego, że jesteś takim dobrym człowiekiem w tym komentarzu, to ja bym ci zaproponował... Kurczę, sweter mi do tego człowieka i skarpetki pasują. Że taki dobry człowiek w swetrze na Wigilii. Mamo, poprawię się. Zjebałem, poprawię to. Jestem za, sweterek i skarpetki. No to co, teraz lecimy Buddę, ale właśnie, bo tutaj jest M3, tylko że to jest ta, co miał Isamu. Okej, bo to jest ta Isamu przerobiona. Ciekawy temat, 900 koni tylko na tył napęd, co? Dodał też napisy po angielsku, czyli specjalnie chciał, żeby to wyszło poza Polskę. Fajnie, no. Dobra robota. Fajnie. Ogólnie jeszcze sobie przewinę, bo chcę zobaczyć tutaj. Oni tam na 550 koni robili pierwszą mapę. Oglądałeś? 700 coś. Ty, jaka kierownica. I trzecią właśnie 850 tam wyszło. Kierownica z ekranu. Kurczę, ale to musi być moc. Nie do okiełznania, jak to jest na tył tylko, nie? No. A o co chodzi z tą kierownicą? Której mniej więcej? To jest taka kierownica, nie wiem czy to jest M-Performance kierownica, ale tam masz jakieś statystyki, ale masz też po prostu światła, kiedy zmienić bieg, czyli od żółtego do czerwonego. To co masz na... heads-upie po prostu to masz na... też na kierownicy. Fajny bajer, jak ktoś lubi. Nie no, jest trochę zabawy, co? No ogólnie jest trochę zabawy, dobra. Musi być fan. Musi być fan, dokładnie. Zobaczmy komentarze. Jest od razu Dzik. Szybciutko. Dzik szotowy, Dzik. Igor WWVVV. No grubo w chuj, jakie jest na to prawdopodobieństwo, że ja akurat żyję w czasach, kiedy ty robisz takie akcje na YouTube. I zobaczcie, znowu tutaj taki wspierający twórcę komentarz. No to ja nie widzę opcji innej. Muszą być skarpety. Ale ja mam. Muszą być propozycję. Bokserki. Bokserki też mamy świąteczne? Nie, ale zwykłe bokserki bym dorzucił. Ja bym zapodał właśnie zgrzeweczkę tutaj, bo... Energolka. Fan motoryzacji, wiesz, dużo za kółkiem, tak sobie wyobraziłem, musi być pobudzony do dynamicznej jazdy. Jara się, że może takie, wiesz, przeróbki silnika oglądać na YouTubie, nie? Dobry pomysł. Jeszcze bym mu dorzucił ten brelok teraz, który mamy, żeby w aucie mógł sobie domknąć wieko, żeby mógł na raty sobie wypić tego energola. I co, ale sweter? No bo też taki poczciwy komentarz. Chociaż może w bluzie go widzę. Może w koszulce tej. W koszulce, no. W koszulce, fałdzie. Oversize'ik. No. To leci do ciebie, Igor, zapisujemy cię. Już mamy opracowane po 10 latach. Dobra, i lecimy dalej. Ty, Ewa Pachulska, mój poród, nasza historia. Ciekawi mnie, nie poród, ale czy pod takim filmem będzie komentarz? Może być jakaś dziczka, bo dzika to nie będzie, ale jakaś dziczka, lożka. O, pod takim filmem. No i gratulujemy Dzidziusia przy okazji. Od razu inny świat, nie? Tak. Ty, no nie ma. Kurwa, czuję, że będzie. Na pewno jest jakaś trenująca młoda mama, która to ogląda. Myślisz, że dalej będzie? No. Gdzieś daleko w góry. Ty, robię przestał wierzyć, lecimy. Czy śnieg, czy deszcz? czy minus 10 i stroluje i stroluje. Powolutku. 10 lat, 10 lat już. Krucho, krucho tu będzie z tym dzikiem, coś czuję. Czyżbyś był człowiekiem małej wiary w święta? No moja wiara topnieje. Jest, kurwa, yes, wiedziałem, Kuba, ty. Kurwa, yeah. Wiedziałem. Zobaczcie, ile było scrollowania, damy patrz. Tutaj czas. Yeah. Tylko ty i ja wierzyliśmy. No, ja na początku nie wierzyłem, ale teraz potem powiesz i Robór, no? Ja to tylko powiedziałem, tylko po to, żeby no dalej scrollował. Dobra, a ty, Robór? No ja też, żeby dolać oliwy do ognia. Dobra, fajnie, to jeszcze większa wygrana. Dla Kuby, oprócz oczywiście kubka świątecznego, skarpetek, dorzuciłbym koszulkę JTCNW, bo po prostu no, nikt w niego nie wierzył, że będzie pod tym filmem. No. Gratulacje, Kuba. Would you fly to Paris for a baguette? O, Robur, poleciałbyś do Paris na bagietę? Tylko na bagietkę? No, powiem ci tak, Kaja mi precle mi wzięła z jakiejś tam piekarni takiej z autorskiej z Francji. A, dobra, no bo była na chwilę, była na jeden dzień była tam. I wzięła mi te precle i te precle smakowo bardzo podobnie do Lidlowych, ja bym powiedział, że tak samo, tylko się różnią tym, że może są mniej trochę napompowane, dajmy na to jakimiś tam konserwantami, ale jeżeli na tym ci nie zależy, to bardzo podobne i trochę takie cieńsze, ale spoko, nie takie... to co dajemy teraz? Mike Montana? Palion. 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 Tu będzie wysoko. Tak? Jest od razu świeżak. Super puszczam na pełnym wyciszeniu dźwięku. Zobaczcie, jaka to jest społeczność. Czekaj. Na 4... Czekaj. Co? Jeszcze raz przeczytajmy to. Wyciszenie. Ja czegoś nie super rozumiem? Piosenka, puszczam na pełnym wyciszeniu dźwięku. A nie. Czyli, że mu się nie podoba. Okej. Za szybko. Ty, faktycznie, ogień. Zanim zacznę słuchać, jak wyjdzie, to się przygotuję i wykonam amputację już, okej. No, czegoś nie wiemy tutaj. Ale może ma taką... podstawę, żeby tak napisać. Ja bym zgrzeweczkę dzików mu wysłał. Świeżakowi. No chyba tak. Ta. No i fajnie. Pozdro, świeżak. Malik? Tak. Tak. Tu też na 3 scrolle max. No ale jakie, kurwa. No to jeszcze raz. Tak, kurwa? Trzeba jeszcze raz. Jeden no takie scroll. Pełne scrolle. Raz. O. Dwa. No. Już tak przeciągam. I na 3 patrz, kurwa. 3. I to jest pełne. Nie ma. No i chuj. A to dziwne. Bardziej myślałem, że u Malika będzie niż pod poprzednim osobnikiem z rapu. Jest. Cyprian Czapski. Co za sztos. O, i tu chyba szczery koment. Tak. Nie ma nic o amputacji. Więc Cyprian leci do ciebie. Oversize'ik ten. Ale kubeczka nikt nie dostał w ogóle. Dostał. Mówiłem, poprzednik albo poprzednik. Więc dajmy kubeczek. Czapo, ja bym mu czapkę dał. To czapkę i kubek, tak zróbmy. Czapkę i kubek i to leci do Cypriana. Hajlik, Piątka Studio. Jakub Jerzak, może po raz trzeci się uda, pozdrawiam. Chyba się Wesołych udało. Świąt, chyba się udało. On pisze to do nas. No oczywiście. Faza, ja co? Pamiętam. No to Jakub, ale udało się. Nie miał chyba niebieskiego, zmienił chyba kolor. No, także Jakub leci do ciebie. Co saker byś dał Jakubowi? Kurwa, on już pewnie wszystko ma. No chyba, na pewno coś z kolekcji świątecznej, bo na pewno zgrzewę jakąś dostał. Może to, czego nie ma indywidualnie. Osoba odpowiedzialna za wysyłanie podejmie za nas decyzję. Dobra. Jeśli mają historię myślę, że mają. A jak nie, to coś z kolekcji świątecznej na pewno bym zapodał. No i fajnie, lecimy Gimperka film. Zobaczmy, co tam u Gimperka. Oglądałem wczoraj ten film. W ogóle chciałem powiedzieć, że nie jestem fanem całego komentarzy YouTube. To jest trochę takie... Wiecie, o co chodzi? Że to jest takie trochę wałkowanie tych tematów, trochę takie na siłę często, ale Gimper robi to zajebiście. On robi to w formacie takich wiadomości z tygodnia. Taki skrót YouTube'a, że jestem na bieżąco, jak go oglądam. I on to robi fajnie, tak nieoceniająco. Mi się wydaje, że możesz mieć taki pogląd z tego względu, że na przykład Gimper jest w tym fejmie, ale nie jest taką, dajmy na to, gwiazdą, która zadaje się, wiesz, tak się pokazuje z tymi freakami, na przykład na tych galach. Tak samo Rewo może być takim wiesz, źródłem tych informacji internetowych, że on tam między nimi nie chodzi, więc nie jest taką tą gwiazdą w cudzysłowie, ale daje swoją opinię na ten temat, a właśnie komentarzy się zrobiło tak, że jak robiłeś, że jak byłeś komentary, to zazwyczaj byłeś poza tą branżą i tak, wiesz, opisywałeś, co tam się dzieje, a teraz jesteś częścią, tak, jesteś taką gwiazdą, że no siemanko, wiesz, znasz się z tymi ludźmi i to już na pewno ma wpływ na twoją opinię, na tematy z branży, rozumiesz? Może, nie, ale to może też, to dlatego. To nie chodzi o to, że nie wiem, ktoś, kogo lubię, został oczerniony. Chodzi mi o to, że właśnie to komentary zmieniło się w takie robię film, żeby kogoś ujebać, a Gimper robi po prostu informacyjne filmy. W tą stronę, okej. No, takie wiadomości, że to jest dużo fajniejszy format. Ale niż takie, wiesz, o, zajebny Leksia, kurwa, słuchajcie, zrobił to i tamto. Tak, nie? Ale poza tym ten czynnik, że on jest taki na dystans, nie? Między tymi frikami mam wrażenie po prostu, że no nie jest, wiesz. Ale to też dlatego, że może jeszcze nie dostał na przykład propozycji prowadzenia tam jakichś programów, nie? No to wiadomo, może. To takie... Dzik był jak coś. Był? No, myślałem, że nawet się na nim zatrzymałeś. Tomciu, super materiał jak zawsze. Postara się zredukować swoje iż często pada. Krzysztof Panek. To co, leci do ciebie zeszyt? Mamy jeszcze zeszyty? My tu nie mamy. Dobra, no nie kombinujmy. Zgrzewka dzików leci do Tomasza, do Krzysztofa Panka. Zobaczymy pod Marcinem Dubielem. I co, też uważacie, że mogła wygrać to? Że dziwna jest ta decyzja? Musiałbym sobie zobaczyć na spokojnie. Dla mnie nie była dziwna ta decyzja. No, bo ty najlepiej ogarniasz nas. Znaczy, myślę, że nie najlepiej ogarniam. No myślę, że z nas trójki chyba tak. Myślę, że nie. Ocenianie tego. Ale... nie dziwię się, że tak właśnie sędziowie zdecydowali, bo no ona, wiesz, czekała, aż jej przeciwniczka zada cios, wtedy oddawała. No więc tak jakby tutaj w jedną stronę walka szła i ona tylko kontrowała, tak? Więc nie było tak jakby z jej strony tego, powiedzmy, ataku. No i pewnie gdzieś to tam miało duży wpływ na to, że ona tak pasywnie bardzo walczyła. No i może to też sędziom się nie spodobało, to też są ludzie, co nie? Tam punkty punktami może na granicy było, ale sędziom też się nie chce oglądać takiej walki, że jak jeden zawodnik czeka ciągle pasywnie. No ja nie wiem, bym musiał całą walkę zobaczyć, bo tak tą walkę oglądaliśmy, nie pamiętam jej dokładnie, ale fajnie i ona, pamiętam, że i fajnie Natsu się pokazała i Fagata też fajnie się pokazała, no, że takie baby zaskoczyła. Są serio, kurcze, waleczne i... Zwłaszcza Fagata zaskoczyła, no bo Natsu to już tam trzecia walka, nie? Zobaczcie jaki jest wysyp dzików, nie? A nie było pod Dubielem. Było, już mam, ale tak wam chcę pokazać jeszcze No dużo, tak, no wiesz, no to jest sporo wspólnej widowni już mamy, nie? Nagrywaliśmy i z nim, i z nią też. No. Oj, już koniec. Okej, to Patryk jest brzoskwiniowy, no to leci zgrzewka brzoskwiniowego do ciebie. Jeszcze coś patrzymy? Zamiast barszczu. Może jakiś jeden ostatni. Jakiś jeden, który nie wierzymy. Ja nie wierzę w ten, ale jeszcze poczekajmy. No, Kuba Klawiter też może być taki odległy nam. Kupiłam wszystkie kosmetyki Gen Z. Lecimy. Sprawdźmy, no. Lecimy, ostatni. Nic trudniejszego nie będzie. A tu Jakub Jeżak, nie? Pozdro WK, mam nadzieję, że czwarty raz też się uda. No zobaczmy, zobaczmy. Dobra. O kurwa. Ale zobacz, pisak do... fajnie. No, pisak do piegów był jedyny w takim kolorze, ale wydaje mi się, że taki kolor jest celowo zrobiony, bo on naprawdę każdemu pasuje do... Po doklepaniu. Stawia Jadzińska. Fajnie, że jedna dziczka. Mocne zakończenie honorowa. Odcinka, no. Że w takim filmie i od razu nie trzeba było się napracować. Co chcesz dać Klaudii? To niech będzie skarpy, kubek i zgrzeweczka Nergola. Bardzo fajnie. No to co, ho, mamy to. Jeszcze się widzimy w tym roku, także na jakieś tam rozmowy poważniejsze, refleksje nadejdzie czas. Tak, jutro trening nagrywamy, nie? No właśnie, a tymczasem tak, fajnie. To się pogada. Czekaj, jak to się włącza? Chciałem się tak pożegnać, ale nie pamiętam. No nie włączysz, chłopie, jak już mówisz, że nie wiesz teraz, to tu masz. Musisz się jebnąć w czoło. Weź się najeb w czoło, tak. Tu? Tu nie jest przycisk, nie. O. Ja. Koniec. Mamy to. Jaki typ w ogóle. Ja pierdolę, jak agent.